Tak to było i tutaj żeśmy na profesorów pisali różne teksty i kabaret Syfon, słynny kabaret Syfon w liceum dziewiątce, stworzony przez mojego polonistę, ukochanego wychowawcę Mariana Waszkiewicza, nauczył mnie cenić poezję, cenić piękną mowę. Oczywiście tutaj maturę też pisałem. To były dobre czasy, nie ukrywam. No chyba się trochę wzruszyłem nawet. Od razu zwrócił uwagę bardzo przyjemnym tembrem głosu, warunkami. Bardzo był taki filigranowy, młodzieńczy i wcale nie dziwię się, że tuż po szkole i po paru miesiącach pracy w Katowicach Gruza od razu wpadł na pomysł, że pojawił się Romeo i obsadził go w telewizji. Jeśli dłoń moja, co ta świętość trzyma, bluźni dotknięciem. Zuchwalstwo takowe odpokutować usta me gotowe. Pocałowaniem pobożnym pielgrzyma. W momencie, kiedy wszedł do Teatru Narodowego i dostał się pod skrzydła Hanuszkiewicza, no to każda następna rola składało się ręce i mówiło się, Boże, jak ten chłopak się cudownie rozwija. Gdy burza ześle wiatr mściwe i niebo morzem ognia się zapali, chcę jak rumaka schwycić fali grzywe i twoim skrzydłem popędzić na fali. Jestem pierwszym Wacławem w dziejach Teatru Polskiego. Coś to jest, prawda? Jest to sprawa piękna. Bardzo się cieszę, że miałem okazję tutaj właśnie zagrać w Teatrze Narodowym jako pierwszą rolę Wacława. Krzysztof wiedział, że nawet jeżeli on otrzymał świetne role, które przynosiły mu zainteresowanie, świetne recenzje, to on wiedział, że on musi się doskonalić do ostatniej chwili. Dzisiaj, kiedy oglądam nasze zdjęcia sprzed 30 paru, już 40 prawie lat, oczywiście inaczej myślę o szkole niż wtedy. Wtedy wydawało mi się, że bardzo mnie zestresowała, że zamknęła. Nagle okazało się, że ja nie umiem mówić, że nie umiem się ruszać. I szkoła ma coś takiego, że uświadamiając studentom te braki, wyzwala pewnego rodzaju zahamowania. Dzisiaj oczywiście patrzę na to z dystansem, sam tutaj wykładałem. Mieliśmy akurat dużo szczęścia z dyplomami. Pracowaliśmy z profesorem Bardinim. Zrobiliśmy dyplom muzyczny, ćwiczenia z Szekspira. Z panem Jarockim zrobiliśmy akty. Praca i z Jarockim, i z Bardinim była tym jakimś, czy przełomowym, może przełomowym, w każdym razie bardzo ważnym etapem naszego nauczania w szkole. Miałem dużo szczęścia przez te 30 parę lat spotykać na swojej drodze ludzi niezwykłych. Zaangażował mnie Adam Hanuszkiewicz i to właściwie były te chyba najpełniejsze lata teatralne, jakby rzeczywiście rozpieścił mnie, rozpuścił, rzekłbym, Adam Hanuszkiewicz, obsadzając we wspaniałych dla młodego aktora rolach, że wymienię tylko Dziady, czyli Konrada, że wymienię Iwana w Braciach Karamazów, Jaśka w Weselu, którego bardzo sobie cenię, spotkanie z Januszem Wiśniewskim. Stworzył niezwykłe przedstawienie. Wybrałem dziś Zaduszne Święto, oparte o teksty Samuela Zborowskiego, ale nie tylko, Słowackiego w ogóle, gdzie tak mnie przerobił, że tak powiem. Moja mama, będąc na premierze, zapytała, a gdzie mój syn? I to była taka najkrótsza, najpiękniejsza recenzja. Zanim pójdziemy do pana rektora, sprawdzę, czy tutaj jest wolna sala estradowa. Bo tu odbywały się egzaminy wstępne. O, tutaj w 68 roku stanąłem przerażony, bez okularów, żeby nie zdradzić się, że jestem, prawda, krótkowidzem. Pan rektor jak żywy.
tutaj egzaminy magisterskie się, nie wiem jak teraz, gdzieś. Teraz gdzie indziej. Tutaj gdzie zdawałem i zresztą bardzo mi to poszło, dlatego że ja byłem kujon i wyuczone rzeczy miałem, a mnie pytali o co innego. Zapytali o co innego i byłem w dużym kłopocie. No i zamiast piątki dostałem czwórkę na dyplom. Także to twoje ambicje było bolesne. Moje ambicje było. To przełknąłem to jakoś. Ty w 70 roku byłeś na czwartym roku, nie na trzecim. Na trzecim. Ty byłeś na trzecim, no to myśmy się wtedy poznali. Drugi, trzecim. Drugi, tak, między drugim a trzecim rokiem, także poznaliśmy się w 70. No i potem Ania się rzuciła mi na szyję, biegnąc korytarzem tutaj szkoły teatralnej. Tak, i tak już zostało. Tak zostało do dzisiaj. Tak zostało. Krzykną stop, podkazał brak. I na cześć młody par sam zagrał tam, zagrał tam. Ślub się odbył, w tej chwili mam mieszkanie. Pracujemy od roku w jednym teatrze z Anią, w Teatrze Narodowym. Rozstaliśmy się w przyjaźni, to może za duże słowo, ale w dobrym porozumieniu i w dobrym interesie i przetrwaliśmy. Ta przyjaźń ewoluowała, dojrzewaliśmy. Dzisiaj jesteśmy w kręgu ludzi, którzy są sobie niezwykle pomocni, niezwykle potrzebni, którzy mogą na siebie liczyć. Jest w domu lichterz nieduży z wysoką świecą szkarłatną. Ona do koncertów służy, do dźwięku dodaje światło. Ty ją zapalasz w godzinie muzycznej i płomyk świeci w chwili, gdy z głośnika płynie koncert brandenburski III. Na ogół klucz do tego, że się byli małżonkowie ze sobą przyjaźnią, są sobie pomocni, leży w rękach, jest w rękach kolejnych partnerów. Gdybym był młodszy, dziewczyno, gdybym był młodszy, piłbym, ach, w ten czas nie wino, lecz spojrzeń twoich najsłodszy nektar, dziewczyno. Pomyślałem sobie, że jest to jeden z bardzo niewielu polskich aktorów, a młody chyba jedyny, który tak pięknie mówi poezję. Zachwyciłem się, postanowiłem go odnaleźć, ponieważ wymyśliłem sobie, że w tym nowym, wielkim lecie z radiem będzie poezja i że będą te strofy dla ciebie. Ja nie chciałem przyjąć właściwie tej propozycji. Wydawało mi się, że w audycji młodzieżowej, gdzie muzyka właśnie rockowa jest. I nagle myślę sobie wiersze liryczne jeszcze, ciche, spokojne, do ucha szeptane. Nie ma miejsca na to. Największą radością moją było, kiedy mój stary szef, kombatant wojenny, Aleksander Tarnawski, który wymyślił to lato z radiem, kiedy przyniosłem te dwie taśmy już gotowe, wtedy to się nagrywało na taśmę oczywiście, kiedy usiedliśmy, żeby wspólnie słuchać tego i w oczach tego starego wiarusa zobaczyłem nagle łzy wzruszenia. Sam byłem świadkiem, będąc nad Morzem Polskim, jak ludzie słuchali tego, jak reagowali. Wtedy jeszcze tranzystory były modne i wszyscy wychodzili z wody, kładli się na koce i słuchali strof dla ciebie. I wiele osób do dzisiaj mi to wypomina, że tak powiem. Zaczęło się szaleństwo, ponieważ Krzysztof Kolberger i strofy dla ciebie stały się wielkim przebojem lata z radiem. Wędrowaliśmy po całej Polsce z tymi strofami i z Krzysztofem. Po żadnej roli nie otrzymałem tylu listów, co wtedy. Całe walizy tych listów były wspaniałych, dziękujących, chwalących, sprawiających mi oczywiście wielką satysfakcję i próżność moją zaspokajających. Ale jeden szczególny list chcę przytoczyć. Otrzymałem go od dziewczynki przykutej do łóżka, która napisała mi: dziękuję panu, że dzięki panu i mówionej przez pana poezji mogę choć na parę minut w ciągu dnia zapomnieć o moim nieszczęściu i przenieść się w inne, lepsze rejony naszego życia. O Jezu. Pani doktor mnie zabije.
No dobrze, to się będziemy teraz tłumaczyć. No nie będzie pani profesor zadowolona ze mnie zupełnie dzisiaj. No dobra, biorę 7. Nie wiem, czy się to biorę. Kiedy odwiedziłem...